Kiedy utracisz coś bliskiego swojemu sercu, musisz działać szybko. Nic nie może cię powstrzymać. Zręczność, swoboda do cięcia, a przy tym niecodzienny styl i elegancja. Nowa hybryda do kupienia tylko na www.aipa.pl. Pracowałem nielegalnie, na czarno, za 5 funtów. Wiem, że jestem pierwszą osobą od roku, która została tam dłużej niż tydzień, bo wszyscy uciekali. Te pręty wystawały, więc kłuły, więc pociąłem sobie ręce, raz krwawiła mi dłoń. W ogóle masakra, naprawdę, zdjęcia różne. Yo bro, how you doing? Witam serdecznie. It's your boy AJ the Polish American na kanale AJ the Polish American. Witamy wszyscy. Skończyłem właśnie pracę. To jest taki improwizacyjny odcinek, który powstał z powodu tego, że właśnie zakończyłem pracę nad jednym filmikiem i to mnie skłoniło do refleksji. Pomyślałem sobie o najgorszej pracy, jaką kiedykolwiek wykonywałem, nie? I chciałem wam dzisiaj o tym powiedzieć i troszkę o takim moim nastawieniu do życia, moim takim podejściu. Zobaczcie, poświęcenia, taka niby reklama, kurtkę rozwaliłem, bo urosłem chyba o 3 rozmiary, więc ona jest na mnie przyciasna. Jak widzicie, ja jej nie noszę zapiętej, tylko jest na mnie zawieszona, bo jest po prostu za mała, kurtka rozwalona. No wiemy, że ten kanał to nie jest tylko promowanie bezmózgiego wyciskania ciężarów. No w większej mierze tak, ale nie dzisiaj. Dzisiaj robimy motywacyjny taki odcinek, inspirujący, po prostu wynikający z moich przemyśleń i z tego jakby z takich refleksji na przestrzeni kilku dobrych lat. Kilka lat temu byłem na wymianie studenckiej. Jak wiadomo, wyjazdy na Erasmusa kojarzą się przede wszystkim z imprezami, z dobrą zabawą, z jakimś tam fajnie spędzonym czasem. No ale nie zawsze, nie? Bo jak ktoś podchodzi bardziej ambitnie do tego, to już rzeczywiście, jeżeli rzetelnie podchodzi do tego, co musi zrealizować, to wcale nie będzie tak lekko, jeżeli chce zaliczyć. Ja miałem taką sytuację, że pojechałem, chciałem studiować, zaliczyć te studia, żeby nie mieć roku w plecy. Musiałem trenować dalej, a raczej chciałem trenować, no bo trening to jest dla mnie nieodzowna rzecz i bicep trzeba pompować, sztanga pompa. I trzecia rzecz, musiałem znaleźć pracę, ponieważ no fundusz z Erasmusa nie starczył na pokrycie zakwaterowania, z wyżywieniem, ze wszystkim. Musiałem znaleźć coś bardzo szybko, żeby szybko zarabiać pieniądze. I zarabiałem, znalazłem pracę, w której zarabiałem całe 7 funtów chyba na godzinę. To było, czy nawet 5, 5, bo minimalne, minimum to było 7 wtedy, a to było 5 funtów na godzinę zarabiałem. Także znalazłem pracę w fast foodzie, który robił pizzę, kurczaki i kebaby. Masakra. Powiem wam, że to była najgorsza praca, jaką kiedykolwiek dostałem. Nie dlatego, że musiałem robić to, co robiłem, tylko dlatego, jakie były tam warunki. Polegało to wszystko na przygotowywaniu żarcia przez cały dzień, a później na 3-godzinnym takim maratonie zmywania. Od 9 do północy zmywanie, słuchajcie. I na przykład pociąłem sobie palce niemiłosiernie, BHP na poziomie zerowym, pracowałem nielegalnie, na czarno, za 5 funtów na godzinę, gdzie minimum to było 7, taka minimalna tam ich krajowa. Ale pracowałem, bo musiałem, nie miałem innego wyjścia, chciałem przeżyć, chciałem się utrzymać, chciałem zdać studia, trenować dalej, trenowałem dalej oczywiście, no i musiałem pracować, żeby mieć pieniądze. Także te 3 rzeczy to była dosyć nieprzyjemna sprawa, bardzo mnie wycieńczyła, ale wiadomo, nie narzekam, tylko traktowałem to jako takie przeżycie, jako coś, przez co muszę przejść, żeby zasłużyć sobie w życiu na coś więcej. Tak do tego podchodziłem, nie płakałem, usłyszałem, że jestem pierwszą osobą od roku, która została tam dłużej niż tydzień, bo wszyscy uciekali, a ja przyszedłem i siedziałem tam chyba z 3 miesiące w tej pracy. No i byłem pierwszą osobą, jedna osoba tam była poza mną, która była wcześniej,
A tak każdy odpadał i mówią do mnie: stary, ty jesteś pierwszą osobą, która dłużej niż tydzień tu została, z własnej woli pracuje dalej. No ale musiałem, no you gotta do what you gotta do, tak? Brat mi mówił, takie powiedzenie było, i mówił mi: you gotta do what you gotta do to do what you wanna do, nie? Rób w życiu, o siemano, rób w życiu to, co musisz, żeby robić w życiu to, co chcesz. I ja to tak sobie w głowie mi to zapadło. Może dlatego, że widziałem brata parę razy też w życiu i tak go poznałem i chłonąłem tą wiedzę bardzo na szybko, ale to mi zapadło w głowie, ten tekst. Także w każdej sytuacji, którą miałem, tam nazwijmy to ciężką, no ale nie wiem, no jakąś może, która mi się, o, niekomfortowo, nie nazywajmy tego ciężką sytuacją, bo miałem żarcie, coś tam zarabiałem, miałem spanie, więc wszystko było ok. Nazwijmy to sytuacją niekomfortową. W każdej sytuacji niekomfortowej powtarzałem sobie to. Myślałem sobie o tym, co bym chciał w życiu robić, jakie chciałbym mieć warunki i na spokojnie realizowałem po prostu wszystko, co mi kazano robić, to robiłem. Ale nie czułem, że żyję. Czułem, że umieram. Naprawdę czułem się fatalnie i... O Jezus, nie wspominam tego dobrze. Nie wspominam tego dobrze, bo typ mi na przykład pierwszego dnia nie chciał, nie dał mi rękawiczek, nie? I on mówi: no nie, nie ma. 3 funty kosztują gumowe rękawiczki, typ mi nie dał rękawiczek na przykład. To jest praca, którą najgorzej wspominam. I musiałem gołymi rękoma metalowe pręty osadzone bułką po tym, po kurczaku z KFC, tą panierką szorować. Te pręty wystawały, więc kłuły, więc pociąłem sobie ręce, raz krwawiła mi dłoń, w ogóle masakra. Nie był to okres, kiedy vlogowałem, więc nie mam filmów, mam tylko parę zdjęć. Postanowiłem zrobić kilka fotek na pamiątkę, żeby sobie czasem spojrzeć, wrócić do nich i powiedzieć, gdzie byłem, co robiłem i jak się z tym czułem. I pamiętam, co jakiś czas wracam sobie do tych zdjęć i mówię: pamiętam jak się czułem, nie chcę się tak czuć. Chcę chyba tylko powiedzieć tym filmem, że w życiu powinniście naprawdę podążać za tym, co wam mówi jakby serce. Albo naprawdę, jak znajdziecie coś, w czym jesteście dobrzy, to róbcie to dalej, bo no w niczym nie będziecie lepsi. No, jeżeli będziecie robić coś randomowego, to nawet nie będziecie chcieli się w tym kierunku, w tym rozwijać. I bardzo dobrze jest realizować swoje pasje, bo to później wychodzi z tego dużo kierunków. Jesteście szczęśliwi w życiu, jak jesteście szczęśliwi, to szczęście przenosi się na inne osoby. Prawda jest taka, że ja zacząłem YouTube'a mając 24 lata, 25 prawie, gdzie ja nie byłem już w pozycji dzieciaka, nastolatka, który może sobie powiedzieć: a, pobawię się, coś tam zrobię. Ja skończyłem, rzuciłem pracę, stwierdziłem: walę studia, walę swój dyplom, idę robić YouTube'a, bo chcę być youtuberem i chcę na tym zarabiać. Tak sobie powiedziałem 3 lata temu i od początku głośno o tym mówiłem. Po prostu chcę z tego żyć. Podoba mi się to, lubię to. I jednocześnie to jest błogosławieństwo, że mając komfort życia, ja mogę cieszyć się, śmiać się, mówić: Jezus, wiesz, dużo ludzi można poznać, dużo ludzi chce pomagać, chce brać udział. Jest to coś wyjątkowego, jak się nagrywa, robi to takie wow. I to mi się podoba. To jest taka kombinacja, naprawdę najlepsza praca, jaką ja mogłem sobie wymarzyć. To, co ja robię, to jest kombo wszystkiego. To jest kombo wszystkiego i nie ma lepszej, przyjemniejszej pracy. Są lepsze zarobkowo oczywiście, więc można wyciągnąć naprawdę bardzo dobre pieniądze wszędzie, bo YouTube to nie jest źródło pieniędzy, ale jeżeli chodzi o szczęście i taką satysfakcję, jeżeli macie w sobie trochę artyzmu, to polecam naprawdę się pobawić w to głębiej, uwierzyć w siebie. 3 lata temu miałem wizję, żeby zrobić tego YouTube'a. Robię go dalej, ta wizja się realizuje. Teraz mam wizję, żeby rozwinąć markę z prawdziwego zdarzenia. Markę, nie że mój sklep, coś tam, tylko chcę to rozwinąć jako markę. Chcę, żeby za parę lat ludzie nawet niekoniecznie mówili, że o, to jest, nie wiem, sklep tego YouTubera czy coś, tylko po prostu wiem, że to jest coś, co warto rozwijać i będzie to... Widzę siebie, po prostu widzę siebie za parę lat, jak wchodzę do salonu z butami i tam jest wszystko wystawione, wszystko elegancko. To są po prostu takie właśnie cele do realizowania. Człowiek bez celu się nie rozwija i nie wnosi, nie inspiruje. Ja dlatego, że zakładam cele i robię to, co robię, pozwalam wam się też, jakby motywuję was do tego rozwoju i myślę, że dużo osób z tego skorzystało. Kończymy to wideo i zabieramy się do domu. Nara, jeszcze to krzesło muszę wrócić z tym kilometr do domu. Siema. Akcja. Ej. Zajebiste.
Ale dobrze. Dobrze. Znaczy, że realnie, dobrze. I właśnie rozwalasz samochód. Ale rozrywałeś, przyznać. No rozrywałem. Mamo.